moja ulubiona pora. Pora na przekąskę. Ale to będzie pyszne. A na wierzch dam jeszcze jajko. I to się nazywa kanapka. Hej, gdzie ty się wybierasz? Znowu to samo. Okej, to przestaje być śmieszne. Ugh! Ło, spokojnie. Załatwię to. Zrobię ci nowe jajko. Potrzebuję trochę czosnku. Narysuję czosnkiem kwadrat na patelni. Właśnie tak. A potem wrzucę jajko. Czosnek tworzy niewidzialną granicę. Oto kwadratowe jajko. Proszę. Nie zsuwa się. W końcu mogę zjeść. Jak? Pychota, zasłużyłeś na gryza, ale smaczne. Jak ja się z tym wyrobię? Dobra, chyba już rozumiem. Głupi ołówek. Kogo ja oszukuję? Nawet nie wiem, co robię. Przynajmniej mam kawę. Dobra, skupienie. Chyba znam odpowiedź na to pytanie. No to jazda. To chyba będzie B. Tankujemy kawę. Znacznie lepiej. Zaczynam podwójnie widzieć. Nie mam czasu na zmęczenie. Muszę trzymać oczy otwarte. Nie! Moja praca! Cała przemoczona! Co za masakra! Ale łajza ze mnie! Tankujemy! Co tu się stało? Rozlałeś kawę na cały blat! Biedak! Chciałabym jakoś pomóc. W sumie? Chyba wiem jak. Daj szklankę. Nakrywka idealnie pasuje. Teraz nic nie powinno się rozlać. Na czym to ja? Nie! O, nie rozlało się. Lili jest genialna. I zatrzymuje ciepło. Mogłaby jeszcze zrobić moją pracę domową. Dam ciasteczka Oreo, a szczególnie ich rozdzielanie. Najlepiej w pierwszej kolejności zjeść nadzienie. I odkładam wierzch, bo akurat nie mam ochoty. Czas na ciasteczko. Hej, co jest? Nie ma tutaj nadzienia. Tomas, co to ma być? Haha, no cóż, masz pecha, dziewczyno. O matko, ale z ciebie pech. Przynajmniej mam swoje puszyste pianki. O, właśnie wpadłam na pewien pomysł. Hej, głupku, popatrz, co potrafię zrobić dzięki sile umysłu. Mój mózg jest tak genialny, że potrafi zwiększyć nadzienie w ciasteczku. Co? Jak ty to zrobiłaś? Mówiłam ci, trzeba użyć siły umysłu. No dobra, to ja też spróbuję. Rośnij, powiększ się, żebym mógł cię zjeść. Nie działa. Bo zapomniałeś użyć palców tak, jak ci pokazałam. A, no tak, jeszcze jedna próba. No dalej, powiększaj się. Poddaj się mocy mojego umysłu. Ciastko się połamało. Rozwaliłeś je. Hej, popatrz na to. To tylko pianka, a ty dałeś się nabrać. Aha, taka z ciebie mądrala. Zakręćcie kołem konkursu jednorożca. Do dzieła. Okej, to będzie ekstra. Zacznę od tej butelki z napojem. Muszę ją otworzyć. Au! Co jest grane? Mówiłaś coś? Hej! Upsi, to moja wina. Pora opróżnić butelki. A teraz żelatyna. Jak bez niej zrobić żelki? Po podgrzaniu jej w mikrofalówce dodam żelki. Dorzucę cukierki i patyczki i wrzucę do zamrażarki. Patrzcie na to żelkowe arcydzieło. Wyszło świetnie.
Matthew, jak mogłeś mnie tak potraktować? Uff, wyluzuj, Tina. Jicha! Co? Nie miałam czasu, żeby cokolwiek zrobić. Chwila, chyba dam radę zrobić coś z tym misiem. Dalej, pompko, musisz pomóc mi wygrać. Tak, zadziałało, tak jak myślałam. Gotowe. Co my tu mamy? Nie potrafię zdecydować. Oboje dostajecie punkt. Ja! Wow, tak, jesteśmy ekstra. Nie mogę się doczekać, aż go spróbuję. Wygląda pysznie. Pora wziąć gryza. O, racja, wypełniłam go powietrzem. Ciężka sprawa. Chcesz trochę mojego? Nie, dzięki. Przekąskę. A do tego trzeba przejrzeć Instagrama. Czy to nie najlepsze połączenie? Hej, nic tu nie ma. Wszystkie są na dnie. Muszę złapać chociaż jednego. Dalej, chcę sięgnąć. No i mam tylko okruszki. O, zaczyna się. Kevin kontra wkurzająca paczka chipsów. Jak na razie nie jest kolorowo. Macie za swoje chipsy. Będę was boksował od dołu. Zadziałało. Oczywiście. Trzeba przepchnąć je z dołu do góry. Nie przestawaj, póki ich nie zobaczysz. Czy nie są piękne? Koniec z denerwującym sięganiem na samo dno? Tak jest. Nikt nie będzie zadzierał z moimi przekąskami. A teraz wracam do swoich zajęć. Oj, co to za szeleszczący dźwięk? Iść po rękawice bokserskie? Halo? Gotowa? Tada! To pieniądze? Uwielbiam złoty kolor. O! Chcę jeszcze jedno. I jeszcze jedno. Wow! W co zamienić to jajko? Wykorzystam staromodny sposób. Na razie użyję białka. Wystarczy kropla. Idealnie. Zrobię takich kilka. Prawie koniec. Teraz pora na żółtko. Uwierzcie mi, będzie super. Gotowe. Patrz na moje jajka, Lexi. Czyż nie są słodkie? Co? Ja też mam więcej jajek, widzisz? Hej, chyba miałam gdzieś tutaj grosik. Gotowi? Powielmy to. Abrakadabra. Bum, bum. Masz grosz? Dzięki. Zobaczmy. Co? Gdzie moje złote jajka? To się nie dzieje. O, szkoda. Skoro go nie używasz... Masz. Weź tyle, ile chcesz. Och, obie wygrywacie, dobrze? W końcu sharing is caring. Kręcimy. Na czym się zatrzyma? Tęcza! Super! Skąd to się wzięło? Mnóstwo zabawek popyt! Sara, patrz na to! Ale masz szczęście! To wszystko? Tylko dzwonek? Okej, chyba powinnam nim zadzwonić. Nie wierzę! Tańczący jednorożec! Ekstra! Dzięki, panie jednorożcu. Pa! Tęczowe płatki. Mniam. Wyglądają super. Zaczynamy. Wow, nigdy nie widziałam tylu popyt, ale będzie zabawa. Nie kończą się. Jest jeszcze więcej. Widzisz to? Kosz znów jest pełen. Ciekawe, ile zajmie powciskanie ich wszystkich. Rewelacja. Okej, moja kolej. Na szczęście zawsze mam przy sobie miskę i mleko. Do dzieła. Ale kolorowe. Już chcę spróbować. Idealnie. Mindy? Wszystko okej? W porządku. Okej. Za minutkę się wydostanę. W razie czego daj znać. Brawo. Przegrywasz, Liz. Nie! Tak! I koniec! Mój zjedzony.
Mamy jeszcze jednego? Niech wygra najlepsza. Zaczęło się. Jasne. No i? Kto wykona pierwszy ruch? Można kroić tę atmosferę nożem. Ach! Hej, puszczaj! Pierwszego zobaczyłam! Dawaj! Po moim trupie! Da się zrobić. Nie wierzę! Wygrałam! To nie fair! A właśnie, że fair! Zostałam z pustymi rękami. Cały sobotni wieczór popsuty. Chciałabym go naprawić. I właściwie chyba mogę. Muszę tylko włączyć kuchenną kreatywność. Zróbmy to. Napełnijcie miskę napojem gazowanym. I dodajcie parę kropel barwnika. Wymieszajcie dokładnie. Właśnie tak. Super! Czas na żelatynę. Kiedy ją dodacie, dobrze wymieszajcie. Gdy płyn wygląda w ten sposób, czas wsadzić go do lodówki. Weźcie foremkę do lodu i wlejcie do niej miksturę. Gotowe. Nałóżcie pokrywkę i dodajcie resztę za pomocą strzykawki, żeby wypełniała całą kulę. Tak jest do końca. Po jakimś czasie w lodówce będą wyglądać tak. A następnie wbijamy w nie patyk. I mamy żelkowe lizaczki. No dalej. Czekajcie, aż Lizzy to zobaczy. Smakuje ci? Ja zrobiłam coś dla siebie. Właśnie go skończyłam. Nie? Och, ale sknera. Czas na lizaczki. Fajne, co? A smakują jeszcze lepiej. Świetnie gotuje. Ale się popisuje. Pora na kolejną rundę. Mam tu ogromny popyt. Ja! Niesamowite. Pierwszy raz takie widzę. Nie wierzę. To deszcz popyt. Daj mi to. Wszystkie są moje. Popyt? Serio? Wygląda na to, że Tina dobrze się bawi. Przyłączę się. Popyt? Już wiem. Znów sięgnę po zaufane żelki. Do tej pory mnie nie zawiodły. Okej, wsypię je do pogłębień. Użyję suszarki do włosów, żeby je podgrzać. Och, lubię patrzeć, jak się rozpuszczają. Fajnie to wygląda. Gotowe, żelki się rozpuściły i idealnie wypełniły popyt. Masa stężała, a to oznacza, że można wyjąć już moje dzieło. Tada! Jestem zadowolony z efektu. Jak ci idzie, Tina? O, chyba wpadła w króliczą norę. Czy raczej norę jednorożca? Sprawdźmy, czy ją z niej wyciągnę. Tina! Nie widzisz, że jestem zajęta? Przeszkadzasz? I koniec czasu! Zrobiłem popyt w kształcie żelkowego misia. Co to jest? Tina nic nie zrobiła? Tina! Popyt! Cóż, tę rundę wygrywa Matthew! Tak! Zdobyłem kolejny punkt! W końcu spróbuję mojego miśka. Pyszne popyt! To znaczy miś. Hej, daj mi to! Nigdy takiego nie widziałam! Och, uwielbiam popyt! Tina, to nie! Nieważne. Hej! Nie wierzę, że to już koniec. Muszę wydobyć wszystkie resztki. Ale w środku już nic nie ma. Ech, to moje uzależnienie od czekolady. Po prostu ją kocham. Czy to jakiś żart? Przypadkiem wszystko zjadłam. Chyba teraz przyda się moja sztuczka. Najpierw nalejcie do słoika trochę mleka. A później dobrze wymieszajcie. Oto spienione mleko czekoladowe. Wlejcie miksturę do foremek. Kiedy będą pełne, nałóżcie pokrywki.
I włóżcie wszystko do zamrażarki. Zobaczmy, jak wyszło. Ale super! Jeszcze ostatni krok. Tak jest. Ewidentnie brakuje posypki. Spójrz, jakie kolorowe. To dla ciebie, Sofia. A ja już prawie wyrzuciłam ten słoik. Dobra robota, Emma. Nutella na chlebku. Czy jest coś lepszego? Nieco słodkości dla lepszego smaku. Czekolady nigdy za wiele. A jak? I zamykamy kanapeczkę. O, taka słodziusieńka. Najlepsza kanapka ever. Ale zmieszczę więcej. Lili? Co mówiliśmy o słodyczach? Tylko raz dziennie. A może coś zdrowego? Nie, tato! To dla twojego dobra. W końcu ciągle rośniesz. Później mi podziękujesz. Sama nie wiem. Ble! Czuję się jak jakiś królik. Ale tata nie wie o mojej tajnej skrytce. Cukieraski! Ale jakoś tak głupio. Dlaczego muszę się go słuchać? Może uda mi się coś wymyślić. Już wiem. Weźcie kromkę chleba i wytnijcie otwór szklanką. Jak w cieście na ciastka. To samo zróbcie w kilku kromkach. A teraz wsypcie cuksy do środka. Idealna kryjówka. Tylko przykryjcie całość. Tata idzie! Znacznie lepsze, co? To nie ma smaku. Ohyda! Dlatego mam to. I to się nazywa zdrowe odżywianie. Tak się starałam. O, już wraca do domu? Zatłucze mnie, jak to zobaczy. To oznacza tylko jedno. Czas na wielkie sprzątanie. Zaczynamy od umycia podłogi, moi państwo. Ach, ej! Jak to się stało? O! Tylko nie to! Nie ma nic gorszego od mokrej skarpetki. Ale dobra, idziemy. Ach, obrzydliwość! Okej. Wiadro stoi. To co? Myjemy. Podłoga prosiła się o porządne umycie. Uff. Całkiem niezły trening. Wow. A już myślałam, że skończyłam. Wypadałoby to pozmywać. I tak tu jestem. Będzie z głowy. Trochę wieje nudą. Może nieco przyspieszymy, Uff. Nareszcie koniec. Czekaj, czekaj. A już myślałam, że to koniec. Czy to się w ogóle kiedyś skończy? Ale ładnie pachną. A smakują chyba jeszcze lepiej. Ups. Czy keczup zostawia plamy? Dzięki. To całkiem nowa koszulka. Nie najlepszy wybór, że tak powiem. Mówię ci, nie jest aż tak dobry. Chyba żartujesz. To najlepszy film na świecie. Na świecie? Co ty wygadujesz? Jest w porządku i tyle. Liam, nie wiedziałam, że coś do mnie czujesz. Od dawna chciałam to zrobić. To przeznaczenie. Jesteśmy dla siebie stworzeni. Ups, czy to był mój brzuch? Muszę coś zjeść. Ha? Chwila, chyba mam batonika. No tak, już go zjadłem. Wybacz. Ale i tak mam pomysł. Potrzebuję przekąsek. Teraz. Zrozumiana. W
Wszyscy uwielbiają chipsy. Nadlatują. Auć, co to było? Nie wiem, serio? Muszę lepiej celować. Mam inny pomysł. Jedzenie w prawdziwym samolocie się nie umywa. Gotowy do startu? Zobaczcie, jak leci. Coś pięknego. Chyba jednak muszę zaliczyć kurs latania. Myślę, musi być jakiś sposób. Wow, to autko może się przydać. Wykorzystam je. Muszę tylko przyczepić do niego batoniki. Jestem genialna. Odjazdowy pomysł. Ha, powinnam pisać komedię. Okej, słodycze już jadą. Brum, brum. Wow. Wow. Spójrz na te batoniki. Nada się idealnie. Saro, to dla ciebie. Wow, dzięki. To pa. Sara? Że co? Serio? O, tego kwiatu jest pół światu. Daj buzi. Ta, jasne, nie ma mowy. Tylko żartuję. Dobre te chipsy, ale wciąż jestem głodna. Jest tu coś? Lodówka. Wiedziałam, chodź do mamusi. Zjem to chyba na dwa kęsy. Ała! Ale twardy. Chyba za długo tam był. Jak skała. Masz burgera? Dzięki. Chcesz, żebym zęby połamała? Patrz na to. Zaraz będzie miękki. Najpierw trzeba go namoczyć. Następnie włożyć do piekarnika. Już go nagrzałam. I czekamy. Jakieś 5 minut. Gotowe. Teraz jest ciepły i miękki. Spójrz tylko. Olivia, to mój burger. Dziś są moje urodziny. Wszystkiego najlepszego, kochanie. Dzięki, tato. Już nie mogę się doczekać. Mam nadzieję, że ci się spodoba. Wow, serio? Cały lizak dla mnie? Mój ulubiony smak. Dziękuję, tato. Wspaniały prezent. Trochę się naszukałem. Niełatwo było go dostać. Skąd wiedziałeś, że to mój ulubiony? Sunny, nie! Uważaj! Nie! Pomocy, tato! Mam! Zaraz. Chyba mam pewien pomysł, ale będą mi potrzebne te balony do roboty. Wystarczy przywiązać je do patyczka od lizaka. To powinno zadziałać. Jestem genialny. Zobacz, córciu. Wow, ale super. Dzięki, tato. Nie ma za co. Teraz mi już nigdzie nie spadnie. On lata. Chodźmy na spacer, tato. To najlepsze urodziny, jakie miałam. Zobacz. Co robisz? Przecież wróci, nie? Żegnaj, lizaku. Pa, szerokiej drogi. Bez gotowania łatwo odpłynąć. No tak, wciąż piekę. Ale chwila nieuwagi to katastrofa, szczególnie podczas miksowania. Co za moc! Niech się miksuje, a ja sprawdzę Insta. Uważaj, Lizzy! Ludzie, kryjcie się! Powinnaś była bardziej uważać. Och, prosto w twarz. Ale odrobina ciasta na buzi to teraz najmniejsze zmartwienie Lizzy. Niedobrze. Hej, wróciłam! W samą porę na niespodziankę. Miałaś z tym ciastem jakąś bójkę? Jak to się w ogóle stało? Lepiej weź prysznic, okej? Dałam jej jedno zadanie. O, zapomniałam o nich. A pomogą uratować sytuację.
Te talerze zapobiegną rozpryskiwaniu. Zróbcie nożykiem takie dwa nacięcia. Dokładnie. Teraz weźcie dwie trzepaczki i włóżcie je do dziurek. Gdy to zrobicie, włóżcie je z powrotem do miksera. W ten oto sposób unikniecie rozpryskiwania. Sprytne, prawda? O Boże, udało ci się! Wyglądają przepysznie! Może od teraz to ty będziesz pichciła? Smakują równie wspaniale! Tka pyszności, a imbirowa jest najlepsza. Zalewamy sznurek. Jak ja teraz wyciągnę torebkę? Ała! Parzy. Muszę to jakoś wyciągnąć. Świetnie. Po prostu świetnie. Dobra, idziemy dalej. Nie ma to jak tościk z ulubionym dżemem. Ale najpierw smarujemy masełkiem. Co czasami może przysporzyć trudności. Smaruj się! Chleb jest za miękki. I czemu się rwiesz? Wprost rewelacyjne śniadanie. Dobra, teraz dżemik. Powinno pójść gładko. Porcyjka słodkości. Kanapeczka wygląda coraz lepiej. Lubię dżem i co mi zrobicie? Gotowe. Tylko weź to podnieś. Czas na pierwszy gryz. Ale dziś pięknie. Rozłóżmy się tutaj. Pomóż mi rozłożyć ten kocyk. Och, bardzo ładny koc. Ma piękny kolor, a do tego jest duży. Okej, rozpakujmy torby. Patrz, przyniosłam popcorn. O, fioletowy. Piękny kolor. Chcę go już jeść. Słodki popcorn jest najlepszy. Uff, trochę gorąco. Dobrze, że wzięłam owoce. Cały ananas. Bez obaw. Wzięłam deskę do krojenia. Świetnie. Zacznijmy go kroić. Zaraz. Chwileczkę. Gdzie to jest? Na pewno go spakowałam. Musi gdzieś to być. Nie, 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 nie. To się nie dzieje. Wszystko zaplanowałam. Och, może ja pomogę. Poczekaj chwilę. Proszę. Wiedziałam, że mam coś, co może się przydać. Co to? Czy to grzebień? Po co nam to? Okej, mam inny pomysł. Może znajdziemy coś w parku. Na przykład pod tym liściem. Och, nic. W porządku. A może w tych krzakach albo kwiatach? Ale gęste? Ble. Kwiatki? Ukrywacie coś przede mną? Chyba nie. Halo? Drzewko? Uff, szukałam wszędzie i nic nie znalazłam. Mam dość. A masz, głupi owocu! Co ty robisz? Nie! Wow! Uff, ten dzień miał wyglądać zupełnie inaczej. Czemu zabrałaś mi ananasa? Próbowałaś go zmiażdżyć. W czym miałoby to nam pomóc? Chwileczkę. Przekręcę liście? Okej, zadziałało. Teraz trochę go poroluję i podociskam. Okej, teraz poobijam go o deskę do krojenia. Gotowa? Wydaje mi się, że wystarczy pociągnąć i... Tak! Zadziałało! Masz, spróbuj. Słodkie i odświeżające. Jesteś genialna. Nie w brzuchu może nas zaskoczyć w najmniej spodziewanych momentach. Na przykład podczas głębokiej rozmowy. I nagle jesteście w stanie myśleć już tylko o jedzeniu. Lili? Jest tam kto? Muszę jak najszybciej coś przekąsić. To ja rozumiem. Ale jak tu chodzić i maczać frytki w sosie? No dalej. Nie ma szans. Pomożesz mi? Proszę. To polejesz mi sosem? Nie ma za co? Co ja robię? Lili nagle zdominowała cały nasz spacer. Proszę, następna porcja, księżniczko. Dzięki. Ups. Właśnie wpadłam na genialny pomysł. Potrzymaj to. A teraz nalej trochę na kartonik. Maczanie jedną ręką, czas zacząć. To rozumiem. Chcesz jedną?
O, to właśnie piękno fast foodów i przyjaźni. Ach, jedzonko! Zaraz, zaraz. Czegoś mi tu brakuje. Tu jesteś, Jemiku. Uwielbiam cię, wiesz? Och, nie dam rady. Hej, David! Potrzebuję kogoś silnego. He? Silnego, co? To z pewnością ja. Hej, no co tam? Otworzysz ten słoik? Jasne, że tak. Pomogę ci. Proszę, potrzymaj mój ciężarek. O, łe. Myślałam, że będzie cięższy. Szczelnie zakręcony, co? Dawaj, otwieraj się, przeklęty słoiku. Jeszcze raz. Nie mogę wyjść na cieniasa. I jak tam? Odkręciłeś go już? He? O, no zobacz. Ciekawa sprawa. Jeszcze nie odkręciłem. O, chwilkę. Muszę odebrać. Przepraszam, za chwilę wracam. Dobra, nie patrzę. W nogi! Uf, nareszcie. Durny słoiku. Przez ciebie najadłem się wstydu. Chwilę. Taśma klejąca. To jest to! Haha! Wystarczy przykleić krótki kawałek. Sprawdźmy, czy się trzyma. I ciągniemy. Dawaj! Jest! Otwarte! Jestem genialny! O, przyszedł już. Dobrze, robię się głodna. Sorki za tamto. Przyniosłem twój dżemik. Tylko odkręcę do końca. Wow! Jak ty to zrobiłeś? To nic takiego. Co za świetny film. Hej, czy to lody? Uwielbiam je. Daj trochę. Nie, są moje. Oj, nie bądź taki, tylko łyżeczkę. Nie. To nie fair. A teraz? Ślicznie proszę. Nie. No weź. Dość. Sama sobie wezmę. Nie! Najpierw potrenuj. Ale z ciebie sknera. Matthew mnie wkurza. Muszę znaleźć coś przydatnego. Tu nic nie ma. A w szafce? Też pusto. Co ja teraz zrobię? Za mała. Nie, nie zła. Jaka ciężka. O. Ta jest idealna. O to mi chodziło. Tak, wydłuża się. Matthew się nie zorientuje, że podjadam lody. Biorę się do roboty. Ostrożnie, powolutku. Ale piękny dzień. Mam. Łatwo poszło. Warto było się wysilić. O, nie mogę oderwać oczu. Co to? Niemożliwe. Niam, niam. Złodziejka! Na szczęście mam plan. La, 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 niczego się nie spodziewam. Aha! A gdzie lody? Pewnie mi spadły. Nie szkodzi, sięgnę po więcej. Utknęła mi łyżka. Wielka szkoda. Ups, niedobrze. W nogi! Fajna ta łyżka. Ach! Co tam jest napisane? Urodziny siostry? Och, nie, nie, nie! Zupełnie zapomniałam! Zaraz, w porządku, wszystko pod kontrolą. Okej, mamy jajka. Będzie dobrze. Zrobię jej jajka na śniadanie. To wystarczy. Ach, za mocno rozbiłam. Nic się nie stało. Wracaj na patelnię. I tak robię jajecznicę. Uch, okej, spokojnie. Nic się nie dzieje. Spróbujmy z kolejnymi jajkami. Bum! Och, no nie, nie poszło najlepiej. Słuchajcie, jajka, weźcie się w garść. Chodźcie tu. Ach, wow, mam śliskie ręce. Nie, 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 nie spadaj. Och, ktoś chyba robi sobie ze mnie jaja. Dorwij go, serduszko, dasz radę. Ach, ach, nudy, idźcie sobie, serduszka. Okej, pani misiu, wskakuj na flaminga. Whee! O, serduszka, one mi się przydadzą. Zakradnę się i je wezmę. Mam, uciekam. Kocham wszystkie moje zabawki. Nigdzie na świecie nie ma lepszych. Ech?
Zaraz! Gdzie to jest? Serduszko? Gdzie duże serduszko? O nie, o nie, o nie! Kto się porwał? Och tak! Jestem uratowana! Wskakuj na patelnię! Okej, muszę ostrożnie je rozbić. Tak, udało się! Ostrożnie, żeby nie tknąć żółtka. Uff, co za ulga! Dam radę! Teraz muszę wyjąć żółtko. Och, czemu? Nie mogę go podnieść! Dalej, głupie żółtko! He? Co się tutaj dzieje? Och, robi jajka! Och, coś jej nie idzie! Stój, stój, zaczekaj, zostaw to! Patrz, pomogę ci! Jeśli ciężko ci rozbić jajko, użyj noża! Teraz wystarczy je otworzyć, widzisz? Teraz wezmę czosnek i deskę do krojenia. Czosnek jest najlepszy, nie? Okej, potrzebujemy ząbków. Patrz, potrzyj ząbkiem swoje palce. Nie wiem, po co to wszystko robisz. Dzięki olejom łatwiej chwycisz żółtko. Teraz można wlać białko do formy. O tak, kiedy białko się trochę podsmaży, dodam żółtko. To będzie pyszne. Okej, gotowa na urodzinowe śniadanie? Proszę. Tadam! 100 lat! Jesteś moją ulubioną siostrą. Dziękuję! Nie mogę się doczekać! Jak? Przepyszne! Hej, Emma! Chcesz jednego? Ups! No dalej, głupia torebko! Nie chcę się otworzyć! Daj, ja spróbuję! Zobaczmy! Naprawdę się nie da! Chipsy chyba nie są nam dzisiaj dane! Cóż, mamy to, co chciałyśmy. Poniekąd. Jak to się stało? Nie chce mi się sprzątać tego bałaganu, więc po prostu go zjem. To było jak prysznic z chipsów. Okej, czekaj chwilę. Możemy to jakoś wytrzeć. Chyba, że... To ma więcej zastosowań niż myślałam. Zdejmijcie plastikową część z opakowania. Weźcie paczkę ulubionych chipsów, przyklejcie do niej plastikową część i do dzieła! Można zajadać bez stresu. Emma, nadal jesteś głodna? Nie chcę nawet na to patrzeć. Ale to paczka odporna na wybuchy. Genialne! Zobaczmy, jak szybko uda nam się wszystko zjeść. Jeszcze chwileczkę. Może tak wejdzie? To zwykłe wejście USB. Ach, ta dzisiejsza młodzież. Nie zna się na technologii. W końcu weszło. No to... Tak, Herakles nabył nadludzkiej siły. Tyle napisałam. Mogę wrócić do ławki? Czy ten dzień może być gorszy? Sorko, mogę pójść do toalety? Lana, ogarnij się, ale już. Teraz może być tylko lepiej. Zmyję z rąk ten okropny poranek. Uważaj na rękawy. Lana, podciągnij rękawy. Serio? Jak widać, może być gorzej. Mokre rękawy raczej nie są modne. Może nikt ich nie zauważy. Oby szybko wyschły. Matko, jakie to niekomfortowe. Nie ma to jak zapach świeżej kawy. I do tego zdrowiutkie warzywka. Makaron gotowy? Nie chcemy go rozgotować. Rękawice są, garnek jest. Jedziemy. Nie potrzebuję durszlaka. Ten system zawsze działa. Albo i nie. Serio? Nie mam więcej makaronu. Chyba zjem samą sałatkę. A tak chciałam zjeść. To będzie super obrazek! Masz tu małą przekąskę, skarbie. Zdrowe i smaczne. O, co to jest? Chcę cukierki. Och, no cóż. Zobaczę, co da się zrobić. A,
Coś tu jest, ale dam jej tylko jeden. Proszę, Sunny, ale dostaniesz tylko jednego, dobrze? Dzięki, tato. Ale najpierw winogrona. Niech będzie. Grzeczna dziewczynka? Ta, jasne, nie ma mowy. Ja chcę coś znacznie lepszego. Pyszne czekoladki. Tata się nigdy nie dowie. Zjem jeszcze tylko kilka. Są takie smaczne. O nie, zjadłam wszystkie. Tata się wścieknie. Muszę coś wymyślić. Już wiem, co zrobię. No dobra, nie lubię cię, winogrono, ale musisz mi pomóc. Wyjmij czekoladkę z papierka i zamień ją na kulkę winogrona. Teraz zawiń papierek z powrotem i zwiąż oba jego końce. Zrób tak z pozostałymi, aż zapełnisz całą miskę. Nikt się nie zorientuje. Włożę teraz miskę na swoje miejsce. O nie, tata wrócił. Tylko spokojnie. A co tutaj się dzieje? Wow, zjadłaś wszystkie winogrona? Bardzo dobrze. Mówiłem, że są pyszne. Zaczekaj chwilkę. Sunny zasłużyła na jeszcze trochę łakoci. Dam jej jeszcze jeden cukierek. Ponieważ zjadłaś ładnie owoce, dostaniesz jeszcze jedną czekoladkę. Ojej, dzięki. Wiesz co, chyba też jedną spróbuję. O nie, tylko nie to. Ech, w sumie nie przepadam za słodyczami. Uff, i co ja teraz z tym zrobię? Uff. Zakręcimy razem? O, niebieski. Zobacz, pierścionek. A ja mam napój. Przymierzę go. Pasuje jak ulał. Nareszcie znalazłem prawdziwą miłość. Wyjdziesz za mnie? O, jasne. Dziękuję, ukochana. To moje! Hej, puszczaj! Mniom, 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 mniom! Przestań! Narka! To było dziwne. I zabrał mi pierścionek. Ja miałam niezły ubaw. Okej, skosztuję tego napoju. Na pewno będzie pyszny. Ło, patrz na to! Co za kolor! Ale chyba przydałby się mały dodatek. Odrobina magicznego proszku. Wrzucam. Wykorzystam wszystko. Potrzebna mi słomka. Teraz trochę zamieszam. Zadziałało! Ale piękne! Mniam! Mindy? Nie wierzę, że zabrał mi pierścionek! Tak mi smutno! Mam dodatkową słomkę. Postawię napój na środku. Mindy, poczęstuj się! Serio? Wow, ale dobre! Ech!